Przed szpitalem powiatowym w Brzozowie zorganizowano konferencję prasową, podczas której dyrektor szpitala, a także politycy i samorządowcy z regionu poinformowali o rządowej dotacji skierowanej na gruntowną rozbudowę oddziałów onkologicznych. Kwota dofinansowania wyniesie 150 milionów złotych. W ramach zadania powstanie sześciokondygnacyjny pawilon, zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt. Jak mówiono podczas spotkania z dziennikarzami, realizacja założonych projektów pozwoli mówić o brzozowskiej onkologii jako o nowoczesnym ośrodku na europejskim poziomie. W dniu dzisiejszym Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie ośrodków onkologicznych z pieniędzy Funduszu Medycznego. Szpital specjalistyczny w Brzozowie złożył w tym konkursie ofertę rozwoju strategicznego oddziałów onkologicznych wraz z zakładami i poradniami i uzyskał dofinansowanie w wysokości 147 milionów 170 tysięcy złotych na rozwój oddziałów onkologicznych i doposażenie poradni, zakładów i laboratoriów. W ramach tego projektu zostanie wybudowany nowy pawilon sześciokondygnacyjny, w którym znajdą swoją lokalizację oddziały onkologii klinicznej, radioterapii, chirurgii onkologicznej, a także trzy nowoczesne hybrydowe sale operacyjne. Kwota ta pozwoli również zmodernizować i doposażyć istniejące oddziały, laboratoria, zakłady i pracownie. Pozwoli to wszystko przenieść się szpitalowi na nowy poziom diagnostyki i leczenia onkologicznego. Sukces tego projektu był możliwy dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu całej załogi szpitala, a także dzięki wsparciu, jakiego udzielili nam parlamentarzyści i samorządowcy całego regionu. Szczególne podziękowania należą się tu panu posłowi Adamowi Śnieżkowi, który przez całą swoją kadencję jest przyjacielem i ambasadorem szpitala specjalistycznego. Dba on o to, żeby z perspektywy Rzeszowa i Warszawy dostrzegano nasze problemy, nasze potrzeby i pozwolono nam realizować nasze aspiracje. Jestem szczęśliwy, że to się dzieje. Rząd Rzeczypospolitej, utworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, przyznał potężną dotację na rozwój onkologii w Brzozowie, 147 milionów złotych. To wspaniała wiadomość dla mieszkańców południowej części naszego województwa, szczególnie dla cierpiących na choroby nowotworowe. Chciałbym gorąco pogratulować dyrektorowi szpitala Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, panu doktorowi Tomaszowi Kondraciukowi wraz z jego zespołem. Gratuluję przygotowania ambitnego projektu i obronienia go w trudnym postępowaniu konkursowym. Dziękuję posłowi Piotrowi Babinecowi, prezesowi Okręgu Struktur Prawa i Sprawiedliwości na tym terenie. Szanowni Państwo, będziemy mieć w Brzozowie szpital onkologiczny na poziomie europejskim. And last but not least, ostatnie, ale wcale nie najmniej ważne. Wiele osób modliło się w intencji w sprawie tego konkursu za pośrednictwem błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, którego imię nosi nasz szpital. Mamy nadzieję, że patron Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego będzie nadal wspierał wszystkich, którzy będą realizować ten wielki projekt, a szczególnie chorych, którzy tutaj szukają pomocy w ratowaniu swojego zdrowia i życia. Proszę Państwa, jest to wydarzenie epokowe. To nie jest coś, co zdarza się często, dlatego że kwota, która została tutaj dofinansowana dla rozwoju naszej onkologii Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, jest kwotą niewyobrażalną dla nas, niewyobrażalnie dużą. Dzięki temu będziemy mogli rzeczywiście zmodernizować, unowocześnić cały pion onkologiczny po to, aby pacjenci kierowani do naszego szpitala mogli być godnie przyjmowani, godnie zabezpieczani i leczeni i godnie diagnozowani. Ja dodam szczególnie, że nie jest to bez znaczenia, że uważam bardzo ważne. I nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie ta współpraca między samorządem powiatowym jako organem nadzorującym, a dyrekcją szpitala i naszymi parlamentarzystami.
Powiem nieskromnie, że niejednokrotnie zwracaliśmy się z prośbą w tych sprawach właśnie o wsparcie, o pomoc naszych parlamentarzystów. Zawsze tej pomoc uzyskiwaliśmy. I to jest efekt tego, że ludzie powinni z sobą współpracować, powinni stanowić jedność, powinni być zintegrowani, żeby wspólne dobro było najważniejsze dla wszystkich. Jest to dzisiaj wielka sprawa dla całej gminy Brzozów. Szpital jest największym pracodawcą na naszym terenie. Środki są olbrzymie, ja powiem tylko tyle, że to są środki wielkości budżetu gminy. Więc na pewno przyczynią się do poprawienia usług, do specjalizacji tego ośrodka onkologicznego, a obaw było bardzo dużo, bo przecież w dużo większych ośrodkach budują się różne centra i mieliśmy tutaj ze starostą, z panem posłem obawy, czy my tutaj w tej konkurencji również damy radę. I okazało się, że dzięki między innymi panu posłowi Adamowi Śnieżkowi to się udało. Dlatego bardzo, panie pośle, serdecznie dziękuję w imieniu gminy Brzozów. Jest to dla nas bardzo ważne, że ten ośrodek onkologiczny będzie rozwijany i nikt z niego nie rezygnuje. Dziękuję bardzo.